Jak co roku spotykamy się na uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Witam poczty sztandarowe, władze samorządowe gminy Wisznice, przedstawicieli duchowieństwa, uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy, liceum ogólnokształcącego, druhów strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych, delegacje z zakładów pracy, przedstawicieli partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Uroczystość rozpoczniemy hymnem państwowym. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą do tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Jan Paweł II. Szanowni Państwo, jak co roku spotykamy się, by odnowić naszą polską pamięć i oddać cześć twórcom Konstytucji 3 maja. To bardzo ważne, by pamiętać o kluczowych doświadczeniach przeszłości, o jej sławnych i skromnych bohaterach, o ludziach, którzy zarówno na wielkiej scenie historii, jak i w swoim zwyczajnym, lecz bardzo wartościowym życiu pracowali dla dobra Polski. Konstytucja 3 maja to fundament patriotyzmu, symbol właściwości i reformatorskich ambicji, wzór odpowiedzialności za państwo. Do dzisiaj nas inspiruje. Wisę u zbioru dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj.
piersi się wyrwało, w wielkim bólu i rozterce, i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad swym puszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może właśnie jest w rozterce.